Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Tak często przygniatani jesteśmy różnymi sprawami i wydarzeniami w naszym życiu. Czasami nawet poddajemy się zwątpieniu i pesymizmowi. Tracimy nadzieję na lepsze jutro. Powoli godzimy się na własny los, w jarzmie i ciężarze nie do uniesienia. Z dzisiejszej Ewangelii możemy jednak zaczerpnąć nadzieję. Jezus zaprasza nas do siebie, bo chce razem z nami dźwigać ciężar naszego życia. Jemu naprawdę zależy na nas. Jezus jest realistą. Wie, że na tym świecie nie ma życia bez ciężaru, bez cierpienia, bez krzyża i umierania. Wcale też nie chce nas przekonać, że życie z Nim daje gwarancję beztroski i całkowitej swobody. Mówi przecież jasno, że Jego jarzmo jest słodkie, a ciężar lekki. To, czego Jezus z pewnością chce nas nauczyć, to przyjmowania krzyża, akceptacji tego jarzma, które przez życie nieść musimy i przed którym nigdy, nigdzie nie uciekniemy. Akceptacja i noszenie krzyża razem z Jezusem sprawia, że jarzmo to staje się słodkie, a ciężar niesiony w dwóch staje się lżejszy. Czy przychodzę do Jezusa zawsze, każdego dnia, czy tylko wtedy, gdy mam jakiś problem, z którym sobie nie radzę? Czy powierzam Jezusowi wszystkie moje zmartwienia i kłopoty, czy oddaję Mu również swoje radości i sukcesy? Czy powierzam Jezusowi każdego dnia całe swoje życie, wszystko, czym jestem i co mnie stanowi?